Hejka, witajcie. Dzisiaj pokażę wam trochę, to jest mój ulubiony koń ogólnie. I dzisiaj pokażę wam trochę, co robię właśnie w takim stajni, w typowym dniu. Konie to są moje ulubione zwierzęta. One są bardzo kochane, takie potrafią tak zaufać człowiekowi. Nazywa się Mordar i ogólnie on bardzo lubi się uśmiechać. Jeśli człowiek robi dla niego wszystko, żeby było mu dobrze, koń wtedy też to odczuwa. I to jest takie potem jak przyjaciel po prostu. Startujesz w zawodach? Tak, na takich zawodach towarzyskich. Skaczę 60 cm albo 70. Jesteś w tym dobra? Możliwe. Jest to sport, nie ukrywajmy, mega niebezpieczny. Natomiast no, chyba nie mam takiej siły, żeby ją od tego odwieść. Z jednej połowy serduszka są konie, a z drugiej śpiew. I to tak się łączy w jedno serce. Tata obiecał, że jak obrócą się trzy fotele naraz, to wtedy mi kupi konia. To teraz oryginalnie, przy świadkach, stwierdzasz, że koń będzie. Na 100%. Wydaje mi się, że gdybym dała z siebie wszystko, byłoby to możliwe, ale wiadomo, jak dochodzi stres i w ogóle to też nie jest tak łatwo. No i będzie jak będzie, ale jestem już po prostu szczęśliwa, że jestem tutaj, bo to jest naprawdę, żeby z tylu dzieci się dostać, to jest naprawdę taka przygoda, że... Cześć, Eliza! Co to za dźwięki? Stresuję się. Stresujesz się? Dlaczego? Bo pierwszy raz na takiej scenie występuję i... Poczekaj, musimy się odstresować jakoś. Co ci uspokaja najbardziej? Tak myśl o czym? O koniu. O koniu? Tak? No dobrze, zamykamy oczy. No ale słyszeliście, jak śpiewa, prawda? Wasza córka. Oczywiście. I naprawdę się denerwujecie? Naprawdę. Przecież nie ma o co. No w sumie właśnie, nie ma o co. Piękne konie galopują przed łąkę. Słuchaj, wyobraź sobie, że zamiast tych foteli tam są te konie. Konie obracają. Że konie, to, że konie, dokładnie, że konie sobie tak jeden się odwraca, drugi, trzeci. A ty jesteś tylko na tej łące i śpiewasz sama na nich, dla koni. Mm-hmm. Tak? Czekaj, jeszcze cię nie puszczam. Wypuszczam cię na łąkę. Kto chce ją zobaczyć na żywo? Chodźcie, chodzi o jest, można pomachać. Hej! Ale trudna piosenka. Wy jesteście jacyś śmieszni, że wy się w ogóle denerwowaliście. Jest. Wytrzymaj to teraz, wytrzymaj. Słuchajcie, no jest dobrze, przybijaj piątkę, człowieku. Jest dobrze. Coś niesamowitego. Łzy szczęścia, tak? Łzy szczęścia? Super. No niesamowita. Konia ma za bank.
Słyszeliście? Obiecał i jeszcze potwierdził. Konia na raz. Koń będzie. Na raz. Jak masz na imię, kochanie? Eliza. Eliza. Cześć, Eliza. Ja mam wrażenie, że wiesz co? My cię trochę speszyliśmy, jak się odwróciliśmy po prostu. Ale nie martw się tym, dlatego że wyszło przepięknie. Dziękuję. I mimo tego, że było trochę niedoskonałości, to widać i słychać, jaką masz po prostu barwę głosu i jakie masz możliwości w tym wokalu. Wiesz co, ja myślę, że cioci Kleo coś nadepnęło na ucho dzisiaj, bo w mojej opinii było wszystko doskonale. Naprawdę jesteś wybitna i bardzo chcemy z tobą pracować. Dziękuję. A co więcej, skarbie, co więcej, jesteś przygotowana. Widać, że umiesz pracować, umiesz się przygotowywać i wiesz, co chcesz zaśpiewać. Potrafisz wyeksponować swoje plusy, których jest bardzo dużo. A jak pójdziesz do nas, będzie ich jeszcze więcej. Zapraszamy. No. Dziękuję. Ja uważam, że to jest najtrudniejsza piosenka z repertuaru Demi Lovato i to, jak ona to śpiewa, oczywiście jest niesamowite. I tutaj zgodzę się z Kleo, że było parę niedociągnięć, ale po to przychodzi się do tego programu i po to się wybiera drużynę Dawida, żeby popracować nad tym. Żeby popracować nad tym, co nie do końca było dobrze na przesłaniach w ciemno, żeby potem w bitwach rozwalić wszystko i po prostu wyjść przez ten telewizor do całej Polski i wszystkich zarazić sobą. Jesteś mądrą dziewczynką i ja doskonale wiem, że wybierzesz dobrze. Co ci serducho podpowiada? Ja naprawdę, tak, to jest takie trudne, bo jak teraz stoję na tej scenie, to ja takie, tutaj jest świetnie, tu świetnie, tu świetnie, i ja tak nie wiem. A jesteś takim słodziakiem, że wszyscy cię z przyjemnością po prostu przyjmiemy do siebie z otwartymi sercami. Pamiętaj, że nieważne jaką decyzję podejmiesz, podejmiesz dobrą decyzję i wszyscy będziemy szczęśliwi, że jesteś w tym programie. Także zapytaj sama siebie. Wszystko będzie dobrze. Chcesz kroczyć. Ja naprawdę dziękuję, ale... Czekajcie, czekajcie, bo nie... Idę do chłopaków. Brawo! No, skarbie, mój skarbie nasz, dziękujemy! Eliska pokazała, że drzemie w niej wielki lew. Nawet jeżeli to jest jeszcze Simba dzisiaj, to jutro to będzie Mufasa. Witamy cię w drużynie. No jest! Solna dziewczynka, ja też chcę piąteczkę. Nawet dwie. Brawo, brawo. No to ja też chcę. No to ja też chcę. Brawo, brawo. I jeszcze raz. Jest. Koniec załatwiony. Teraz jeszcze tylko trzeba bitwę wygrać. Powiem ci, duża rzecz. No to dawaj mi tutaj przytulasa mocnego. Tego.